Ja bym powiedział tak, pierwszy wyróżnik, który mi przychodzi do głowy, daleko może nie jedyny i nie jestem nawet pewien, czy główny, ale dla mnie bardzo ważny, to jest to, że naukowiec jest skłonny zrezygnować ze wszystkich innych czynników, które w ogóle jakakolwiek ludzka działalność obrasta, w imię prawdy. To znaczy, jak przychodzi do mnie mój współpracownik i mówi, mam dobre wiadomości, to ja mu mówię, to jest jak w Głosie Ameryki, nie ma dobrych albo złych wiadomości. Wiadomości są tylko prawdziwe albo nieprawdziwe. Nie wolno mi się przywiązać do jakichkolwiek linii rozumowania, czy do jakichkolwiek wyników, bo to od razu zaciemnia mój obiektywizm. To od razu powoduje, że ja mogę, to nie znaczy, że ja muszę, ale że ja mogę zejść z prostej drogi idącej do prawdy ze względu na jakiekolwiek emocje. Otóż na emocje mogę sobie pozwolić tylko w sensie napędzania mojej działalności, ale nie tego, w co wierzę i jak mam do tego dojść. Ja bym się z tym zgodził. To oczywiście jest ta główna część, nadbudowa tego, jakimi cechami powinien się charakteryzować ktoś, kto zajmuje się nauką czy pracą naukową. I to chyba nie podlega dyskusji. Tu nie może być miejsca na żaden koniunkturalizm, jak chociażby przy okazji tej spintroniki, o której przed chwilą mówiliśmy. Ale myślę, że tutaj potrzeba jest też tego, żeby to była pasja człowieka, żeby rzeczywiście jemu sprawiało to wielką przyjemność, radość i satysfakcję. Tylko wtedy, myślę, można to robić. Mogę sobie wyobrazić, że wykonuje się jakąś pracę, którą się wykonuje, powiedzmy, dla pieniędzy. Natomiast bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić, żeby tak można było pracować w nauce. To ta pasja, czy pewna dedykacja do tego, co się robi, jest moim zdaniem szalenie ważne. Znaczy tutaj oczywiście pojawia się od razu jakaś sprzeczność taka trudna, jak to się mówi, trzeba mieć gorące serce i zimną głowę. Bo z jednej strony właśnie potrzebne są emocje i pasja, bo pasja to są emocje, a z drugiej strony właśnie trzeba jednak, kiedy się już dochodzi do materii samej, zarówno w przenośni, jak i dosłownie, bo studiujemy jakoś materię, to właśnie nie wolno sobie pozwolić na zbyt wiele emocji. Chcę powiedzieć oczywiście jedno, że nie jest prawdą niestety, że fizycy czy w ogóle naukowcy tym nie grzeszą, tylko ja uważam, że to jest naprawdę grzech w naszym wypadku. Jest oczywiście mnóstwo pasji, także na poziomie obrony swoich wyników, bo tutaj wchodzą oczywiście i ambicje, i próżność, i 100 różnych innych rzeczy. Jedną z trudniejszych rzeczy jest wzięcie się za rzecz, która uchodzi za znaną i pokazanie, że ona właśnie niesłusznie uchodzi za znaną. Że ona była źle jakby zrozumiana. I wtedy jest niesłychanie trudno się przebić do naukowej publiczności z tym, że to było nie tak, jak sobie wszyscy wyobrażają. Ale to jest jakby jednym z zadań nauki. Ja uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, szczególnie w takich dziedzinach jak matematyka czy fizyka, gdzie można udowodnić coś. To znaczy nie tylko tak, jak mówimy w polityce, że każdy ma jakby swoją prawdę, jak ja mówię, partyjną, tylko że właśnie można udowodnić komuś, że nie miał racji, że to, co uważał za znane, nie jest naprawdę znane. Ale powtarzam, przebicie się do publiczności jest trudne, bo ono jest jakby znowu problemem medialnym. Jest tyle różnych możliwości wpływania na to, co ludzie myślą, że nagle stanięcie i powiedzenie nie mieliście racji jest bardzo trudne. Ale to wiąże się też z tym, o czym mówiłeś, że jedyną rzeczą naprawdę absolutną jest właśnie ta prawda, czy szacunek dla prawdy. Tak.